Witajcie, myszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Penny Biggs Breakaway. W ostatnim odcinku w sumie przeszliśmy dwa poziomy z Nowego Świata i na tym skończyłem swoją sesję, po czym postanowiłem, że trochę pograinduję, czyli po prostu porobię te wszystkie pozostałe rzeczy. Trochę się nauczyłem, jeżeli chodzi o mechaniki, dlatego że gra aż tak bardzo ci nie mówi, co z jednej strony jest fajne, co opłaca się dzięki temu kupować tą grę, ale z drugiej strony zauważyłem bardzo dużo błędów, więc nawet mam kilka screenów ciekawych błędów. Na pewno fizyka jest dobra, ale nadal bym powiedział, nawet jeżeli chodzi o sam design poziomów, też jest dobry, ale myślę, że najgorsze jest to, że widać, że mało było testowane. I w takim razie zobaczmy, co to jest. I mamy... Okej. Okay. Nie podoba mi się to. No. I w sumie dzięki temu, że już trochę się nauczyłem tego, to bardziej się czuję dobrze, jeżeli chodzi o kontrolerki. Więc... O Jezu. Więc to jest akurat, że tak powiem, będzie lepiej niż w pozostałych odcinkach. Ale nadal muszę tutaj trochę sobie przypomnieć. Dlatego, że... Dlatego, że po prostu dawno nie grałem. I tak, jedno z mechanik, która gra ci nie mówi... Wow. Tak, będzie dużo takich mechanik. Jest to, że jeżeli mamy do rozbicia rzeczy, to w nich jest życie. O Jezu. Czy oni się stakują jak gumby? O, to widziałem jedno z tych mechanik. Tak, właśnie zobaczyliśmy, że one się stakują jak gumby. Dobra, czy to jest czasówka? Nie. Czekajcie, czy... Chcę sprawdzić tylko, czy mogę to zrobić. A, czasami się blokuje. Nie mogę trafić, dobra. Więc mamy rozbić trzy... Te pingwiny. Te trzy i powiem tak, jeżeli jest coś takiego, to jest najgorszy rodzaj, bo ponieważ one najczęściej się właśnie przyczepiają i później wkurzają. I tak, jak sami widzieliście, tak, jeżeli chodzi o mechaniki, nawet nie sądziłem, że tak w sumie mogę. Ciekawe, to jest umiejętnościka. O, ominęliśmy jedną. Dobra, bywa. Nie chcę aż tak bardzo chodzić po tych poziomach. No. Jeżeli chodzi... O Jezu, zapomniałem coś, miałem powiedzieć. Jeżeli... O, wiem. Sprawdziłem sobie pomiędzy tym, jak to wygląda. I tak. Jeżeli... O, masz się roz... Nie. Można się z tego jeszcze wyjść. Ale nie mogłem wyjść dlatego, że mi kontrolery... Tak, po pewnym czasie, teraz już mi kontroler trochę padł, więc trochę, zaraz, co chcesz? Mamy zebrać twoje podatki. Okej, i tak, nie jestem najlepszy w kontrolowaniu tego. Dobra, może się uda. Nie, kurde. Chciałem wykorzystać to, że tam... można, jeszcze byliśmy blisko tego, żeby to wykorzystać. Dobra, spróbujemy zrobić tą misję. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, odpalaj się. Jeżeli mi się nie uda, no to... dobra, nie udało się. No, poczekajmy, jak się zrespawnuje. Jeżeli się nie uda, to wtedy pójdziemy normalną trasą, ale mówię, tutaj kontrolowanie tego jojo jest bardzo delikatne. No. Coś się zblokowało. Dobra, nie będziemy robić tej misji, bo za chwilę umrzemy. Dobra. Tutaj akurat będzie proste do mijania.
Zrobię to pomiędzy odcinkami. No, jak sami widzicie, to nie jest najtrudniejsze. Jeżeli nie mamy aż tak bardzo wytyczonej trasy. Okej. Okay. O, pingwiny. Tak. Zazwyczaj możemy... masz cios. Zazwyczaj możemy ominąć większość rzeczy poprzez użycie po prostu mechaniki, która jest w grze. Ponieważ skoki nie są aż takie poważne, tylko że... Dali nam tutaj platformę. Chyba nie wystarczy. Tutaj akurat nie ma fall damage'u, więc nie ma problemu. Oraz też zadałem sobie takie pytanie, że po co tam jest te monety w sumie, bo... przegraliśmy. Bo w sumie one... zbieramy je, ale jakoś trudno... trudno jakoś później je wykorzystać. I tak, zadałem pytanie, na które znam odpowiedź. Tak. Jest tutaj mechanika, jeżeli chodzi o te monety, tylko że ona... jak ją zobaczyłem... Dobra, zobaczymy, gdzie to jest. Dobra, mamy jeszcze opcję. Tutaj jest ten gościu, ale mu nie zrobimy szkody. Żartuję. Szkoda, gościu. Oj, chyba tu jest taki większy skrót, żebyśmy ominęli tamto. Dobra. Większy skrót. Nie, to całe tamto przyszliśmy, okej. Okay. Jakoś mnie to też nie obchodzi, żebyśmy szli. Czasami właśnie jest coś takiego, że te specjalne ścieżki dają nam możliwości, żebyśmy... O Jezu, dobra, przyspieszmy. Dają nam te możliwości, żebyśmy po prostu szybciej przez to przeszli. Okej. Okay. I ogólnie to można bardzo daleko skakać, bo jeszcze nie wykorzystałem całej umiejętności, jeżeli chodzi o co? Jak to? Mieliśmy tam skoczyć, a nie wykorzystałem całej umiejętności, bo jeszcze możemy, się tutaj bujać. To dziwnie zabrzmiało. No tak, możemy po prostu użyć tego joja, żeby się jakoś kontynuować naszą podróż. Okej, szybko. Bo one... one mogą nas uderzyć. I teraz skoczmy. Naprawdę to niebo nie wyglądało, jakbyśmy mogli. I czy mogę dosłownie... Tak. Okej. Dosłownie można było ominąć tamto. Zgaduję, że gdzieś tam mogła być jakaś monetka, ale już nie chcę mi się zbierać, bo czuję, że to jest końcówka. Jak o tym mówiłem. Prawie. Może jakbym się trochę jeszcze... trochę bardziej poleciał. Dobra. Najgorsze. Nie, ja nigdy nie byłem, jeżeli chodzi o gracz kontrolera, więc jeżeli chodzi o przyciski, to ja kompletnie ich nie pamiętam. Ledwo coś się nauczyłem w tej serii, więc sorry, jeżeli po prostu zły przycisk przycisnąłem, ponieważ wiecie, dla mnie ten X, Y, B, A to trochę nie jest aż takie naturalne. Chociaż zgaduję, że jakbym miał na klawiaturze, to... z ilością tych całych klawiszy, które są, ponieważ nie ma... dobra, uderzmy go. Serio? Dobra. Ten? Nie. Chodzi o to, że musimy się dobrze ustawić, żeby kopnąć tego byka. A ja chcę go kopnąć. Ogólnie jeszcze są aktywni twórcy i wysyłają wiadomości na Steamie. I
tam było coś takiego, że opowiadali właśnie o tym, że no najlepiej to grać na kontrolerze, bo to jest gra na dwie gałki, więc tutaj akurat, jeżeli chodzi o to, to potrzeba. W ogóle to jest tysiak? Wow. Znaczy się, powiem tak, niektóre poziomy są słabo zrobione z tego względu, że ewidentnie nie zostało przetestowane, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o punktację, bo czasami brakuje kilkunastu punktów, kiedy jest takie jakby... Brakuje kilkunastu punktów, kiedy i tak perfekcyjnie zrobić cały poziom, więc trzeba po prostu grindować je. I grindowanie nie jest zbyt miłym, jeżeli chodzi o rzeczą, ponieważ przez kilka minut po prostu robisz trik na jakiejś rzeczy. Więc tak, to grindowanie jest najmilsza. O, okej. To dosyć... Czy możemy trochę bardziej? Nie, dobra. Możemy zawsze przeskoczyć całość. O, czekaj, my jesteśmy stażystą? Au! Można byłoby to bez damage'a zrobić, ale już... Dobra, już będziemy aż tak bardzo się skupiać na to. Okej. Trochę bardziej. Tam jesteśmy w takim trochę stanie, kiedy ledwo co możemy robić. Czy możemy tutaj... Wiem, że... Teraz spróbujemy o tak. O, właśnie. Nawet nie musieliśmy aż tak bardzo od tamtego wsiąść. Ale nie będziemy brać tamtego, bo zawsze można później nieco podbierać. Okej, okay. I co chcesz, człowieku? Jakiś wyścig, czy co? Chyba tak. Chyba chcę wyścig zrobić nam. I got donut for the screw, but I dropped them in the sand. O, nie mów szczerze. Patrzcie los. Patrzcie, o tym mówię. No, misje aż na joju nie są aż takie miłe. Okej. Wykorzystajmy to, że to leci w tym kierunku, żeby zebrać kilka monetek i możemy już... Czy chodzi ci o te joja, to znaczy, że te rzeczy, które tam się pojawiają, czy... Dobra, może byśmy wystartowali szybko? Aaaa! Hamidły jedne. Tak to zrobiliście. Idealnie. Dobra. Bym się obraził, gdybyś tam to nie wyszło. Dobra, byku, latuj. Chcę tutaj pójść, bo jeżeli... coś takiego jest, to wiedzcie, że zazwyczaj gra specjalnie tak to robi. O, i ominęliśmy wszystkie pingwiny. O, i właśnie o tym mówiłem, że można jeszcze trochę przedłużyć sobie. Tylko jeżeli chodzi o bujanie, no to jest to na trudniejszą mechaniką. A, masz raz. A, i pingwiny nas i tak nie zobaczymy. Trochę głupio są, nie powiem, ale na razie tego nie będziemy ich mówić. Bo może się okazać, że za chwilę coś mi się stanie. Okej. Czy ty tutaj... Tutaj chyba mamy doprowadzić ciebie dalej. Dobra. Dajesz. Uda ci się. Jesteś moją ulubioną kulą. O boście, ten pingwin! Dobra, to tylko jeden pingwin. Dobra. A, masz los. On za chwilę wstanie. No właśnie. O, udało się. No chyba musieliśmy to zrobić, tak było obowiązkowe. Jesteś tutaj w pobliżu? Nie widzę. Możemy jeszcze sprawdzić. O, jest, dobra. To sobie rozbiję. Bo mówię, właśnie w nich jest życie, więc... Jak ma się mało życia, to... kontrol, działaj. Te... Jeżeli... Znaczy się, to jest czasami, że to leci, a czasami aż tak bardzo nie jest. Więc to jest najgorsze, że to nie jest takie ciągłe, to jest od czasu do czasu. Po prostu po tej sesji zrobię coś takiego, że trochę sprawdzę, czy tam połączenie jest dobre. To wygląda na to, jakby coś tutaj miało być. Po prostu tak mówię. Serio? Nic nie ma. Ciekawe, czy pod spodem coś jest.
W sumie mamy czas, żeby trochę poeksplorować. Nie! Kontroler mi padł akurat w tym momencie, kiedy stanąłem przed bykiem. No, będę musiał po tym odcinku sprawdzić. Dobra. To nie jest jakieś... Au! Chciałem powiedzieć, to nie jest jakaś trudna zagadka. Mama ślos. Ustawianie kamery w tej grze nie jest zbyt miłe. Właśnie o tym mówiłem. Więc pominiemy to. Okej. Życie. Nie musimy całego zrobić. Zawsze można tak trochę przeskoczyć to. Tutaj jest bardzo, ale to bardzo, jeżeli chodzi premiowane. A! O właśnie. Ej! Jeżeli chodzi o własne ruchy. Że można omijać niektóre rzeczy. A, na ślos. A tak dużo punktów mieliśmy. Ogólnie, czy w pierwszym odcinku udało nam się maksa zrobić? Chyba tak. Szczerze powiem, możemy to wziąć, ale nie jestem przekonany, że jesteśmy na dobrym poziomie, żebyśmy to odpalali. Dobra. I teraz... A, i się zblokowaliśmy. Tak, właśnie mówię, że czasami te poziomy są takie jakby, że po prostu... Są czasami po prostu takie błędy, takie lekkie z poziomami, które raczej byłyby zauważone podczas playtestów i właśnie mnie trochę dziwi, że... A właśnie, serio. Podczas playtestów i że nie zostały zauważone, to mnie dziwi. I... Jest tego Dobra, spróbujmy. Przesuń się. No serio? Serio, naprawdę. Przez to, że się odbiliśmy, to poszliśmy w drugą stronę. Dobra, zbierzemy ten... to życie i powinno być wszystko okej. Czuję, że już jesteśmy na samym końcu poziomu, więc... Au. Kontroler. Tak. Coś kontroler... Naprawdę, kontroler... To jest taki koniec odcinka i takie... O! Już wszystko może być dobrze. Nie, kontroler musi coś... Zacząć mi padać. No, on nie jest jakiś najnowszy, od razu mówię, ale... Po prostu ja ze względu na to, że mało go korzystam, to też nie powinno być aż takiego dużego poziomu problemu. Dobra, uda nam się tutaj przejść. Chcę po prostu tamtą misję zrobić, bo ona wydaje się mega prosta. No weź to życie. O, ma się roz pingwinę. Dobra. Bycie ściganym przez pingwiny nie jest najlepsze. A teraz to już moja wina była bardziej. A poczekamy, żeby tutaj nam przeszło. Łapka. Dobra. I to wygląda, jakbyśmy mogli sobie tutaj wykorzystać nieco tamtego... Nieco, żebyśmy pojechali na joju. Ale można też tak zrobić. Dobra, czy widzimy koniec? Jeszcze nie. Ale ja po prostu czuję, że ten koniec jest blisko. Tak, koniec jest blisko. Dobra. Byczku. Podoba mi się, że można po prostu powiedzieć byczku. O, widzę już końcówkę. Tylko się chyba na mnie wyrenderowała. Tak, renderowanie w tej grze nie jest najlepsze. A! Ej, dlaczego nam się wyłączyło w sumie? A, zgaduję, że ten jeden z błędów, tak. A, masz los. Uwielbiam, kiedy gra daje ci taką rzecz, że musisz być bardzo dokładnym. Bo jeżeli nie, to wtedy nie pójdziesz dalej. O, nie! Kurde, ciągle mamy ten
pęd z tego i przez to tak słabo nam wychodzi. Dobra, spróbuję na drugie, może pójdę na drugie. O, o! Jest, udało się. Niech to! Tak, przed chwilą ledwo co mogłem robić, a teraz mam kolejną pułapkę, którą... Może teraz... Dobra. Tak, bo jak jesteśmy na tym, to jesteśmy w takim czasie, gdzie w ogóle nic nie można zrobić i... Dobra. Musimy... Serio? Może się uda... O! Teraz! Nie! Nie! Dobra. Padliśmy na drugi krąg. Ale nie... Nie powiem, co ostatnie było najgorsze. Y... Jeszcze gałkę kojarzę. Jeszcze gałkę kojarzę. A Y... O nie. Nie! U! Tak. Jakoś... Te obracanie gałki czasami nie łapie. Może to pełny obrót musi być? A ja nie robię pełnego obrotu. 70 tysięcy. Zgaduję, że jakbym normalnie to robił, bez straty aż tak dużo jego życia, to może by było. Dobra, ale na tym będę już kończył. A w sumie powinienem do powrót do menu. O nie. Dobra, wiecie co? Bo to jest... Ty nie chciałem... Dlaczego ma stop? Dobra, widzę, że to jest walka z bossem. W następnej rundzie będziemy walczyć z bossem. Dlaczego mi się wydaje, że znowu będzie dużo jojo? Dobra, więc tyle było z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. No to cześć!